Cześć, tutaj Leszek, witajcie w rowery jednoślad.pl. Trochę się stresuję przed weekendowymi pierwszymi w tym sezonie zawodami, które będą miały miejsce w Rumi. To będzie duatlon, taki triatlon bez pływania, za to będą dwa biegania. Odcinek jazdy szosowej na czas to 20 km. Czuję się dosyć dobrze, jeżeli chodzi o moją formę. Wydaje mi się, że udało mi się zbudować ten szczyt formy, który będę mógł skonsumować podczas najbliższego weekendu. Teraz w ubiegły weekend robiłem sobie taką symulację. Chciałem zobaczyć, na jakim tętnie, na jakich watach przejechać właśnie ten odcinek, jak to połączyć z dwoma bieganiami i ze strefą zmian, bo w międzyczasie trzeba się też troszeczkę naprzebierać, przynajmniej jeżeli chodzi o kask i o buty. Oby pogoda dopisała, trzymajcie kciuki. Jeżeli chodzi właśnie o jazdę na czas, zdarza mi się właśnie brać udział w różnego rodzaju rywalizacjach, które są związane właśnie z tą dyscypliną kolarstwa. Z tego względu między innymi posiadam w swojej szafie kask Aero Giro. Widzieliście go nieraz z taką śmieszną, wymienną przednią szybą. Trochę wygląda się jak Robocop. A dzisiaj dostałem kask marki Abus. Wiele osób się dziwi, mówi, kurczę, ale to jest firma, która robi kłódki i zabezpieczenia antykradzieżowe. Tak, ale od jakiegoś czasu współpracują z Movistarem i od jakiegoś czasu także angażują się właśnie w kolarstwo szosowe poprzez tworzenie kasków, czy to szosowych, czy to aero, chociaż ten kask, który dzisiaj zobaczycie, nie jest aż tak bardzo ortodoksyjny. Nazywa się Game Changer. Znalazłem go w takim oto właśnie pudełku w niebieskim matowym malowaniu i myślę, że bardzo zwraca na siebie uwagę ze względu nie tylko na ten kolor, ale dosyć charakterystyczną budowę, zwłaszcza jeżeli chodzi o te potylice tutaj. Kaski aero zazwyczaj kojarzą nam się z takim długim ogonem i trochę wstyd na tym, w czymś takim pojawić się wtedy na ustawkach, a tutaj mamy, wydaje mi się, zdrowy kompromis. 280 gramów w przypadku rozmiaru L. To nie jest ciężki kask aero, bywają dużo cięższe i bywają dużo skromniejsze, jeżeli chodzi o ilość kanałów wentylacyjnych. Abus mówi, że poświęcił mnóstwo czasu w laboratorium, jeżeli chodzi o optymalizację tego kształtu i tego sposobu prowadzenia właśnie wentylacji, tak żeby osiągnąć kompromis pomiędzy aerodynamiką, a komfortem użytkowania i sposobem wentylacji naszej głowy. Możecie zobaczyć tutaj niezwykle rozbudowane, moim zdaniem, kanały wentylacyjne. Chyba pierwszy raz widzę coś takiego na swoje oczy i myślę, no podejrzewam, nigdy jeszcze w nim nie jechałem, że nie będzie aż tak źle, pot z głowy nie będzie się aż tak mocno lał w trakcie jazdy, a jest to jedna z największych wad właśnie kasków aero. Musicie mi powiedzieć, jak ze stylówką, od razu odruchowo już staram się zapinać kask, ponieważ jeżeli nie walczymy z tym odruchem, to może nam się zdarzyć kasku przez przypadek nie zapiąć. Dotyczy to zwłaszcza motocyklistów, nawet mnie się to zdarza, przyznam szczerze. I o ile w takim rowerowym, szosowym kasku szybko możemy się zorientować, że coś jest nie tak, tak w przypadku motocykla jest dużo gorzej. A co nam po kasku, jeżeli jest niezapięty i nie jest odpowiednio wyregulowany? Ten akurat jest dobrze wyregulowany. Już wcześniej miałem okazję też zobaczyć, czy pająk jest w optymalnym położeniu i wydaje mi się, że jest wszystko ok. Nie uciska, a taki ucisk kasku może powodować ból głowy, co i tak nie zmienia faktu, że tutaj sobie podwinąłem to zapięcie, ale to akurat teraz nie ma znaczenia. Znaczenie co ma? Podczas zaopatrywania się w nowy kask na pewno stylówka i czy kask będzie pasować do całej reszty sprzętu, który posiadacie i na który człowiek wydał całe cebuliony. Okulary POKA. Czy to prawda, że okulary POKA pasują tylko i wyłącznie do kasku POKA? Moim zdaniem chyba nie. Lubię też chyba często zwracać na siebie uwagę, żeby ludzie zadawali sobie pytanie, o co chodzi między innymi właśnie z takimi okularami. Z tego względu także posiadam je w samochodzie i na światłach spojrzenia ludzi są po prostu bezsenne, bo myślą, że podjechał do nich co najmniej narciarz. Ale nie wiem, co myślicie o takim zestawie? Czy kupilibyście inne okulary, czy pozostali przy tych, myśląc właśnie o tym komplecie? Abus Game Changer
i okulary POKA, które nawet nie pamiętam jak się nazywają, ale są chyba najbardziej charakterystycznymi okularami kolarskimi, jakie tylko można sobie wymarzyć. No i w takim zestawie w każdym razie będę startować w Rumi podczas najbliższych niedzielnych zawodów. Oczywiście w amatorskim sporcie wszelkiego rodzaju rezultaty, które są osiągane niektórymi akcesoriami, wszystkie rezultaty związane z poprawą aerodynamiki są niemierzalne. To, co człowiek odczuje na pewno, to nieco wyższy stożek, lepsza, bardziej zoptymalizowana pozycja nasza na rowerze, czyli taka pochylona albo w dolnym chwycie, albo na leżaku, tak zwanych aerobarach, czy też lemontkach, jak to się mówi. Jeżeli chodzi o kask, to też są jakieś sekundy, to też są zaoszczędzone waty, czy 2, czy 5, czy 10, tego nie wiem. Wszystko na pewno rośnie, wszelkiego rodzaju opory rosną wykładniczo. Im szybciej jeździcie na co dzień, tym więcej macie korzyści z posiadania między innymi takiego kasku, czy posiadania specjalnych kół, które są bardziej aerodynamiczne, czy też są stożkami, albo też są po prostu dyskami. To jest straszne o tej porze nagrywać, bo wylatują człowiekowi już słowa z pamięci. W każdym razie myślę, że jeżeli ktoś czerpie z tego fan, to może zaryzykować taki kask, jeżeli mu się podoba stylistycznie i sprosta jego wymaganiom. I będę przez najbliższe tygodnie i miesiące testować właśnie to rozwiązanie. Nie będę mierzyć w nim czasu, nie będę próbować go porównywać do czegokolwiek innego. Najważniejsze dla mnie jest to, jak będą reagowali znajomi i jak będę się w nim czuć, mając go godzinę czy też dwie na głowie, i czy faktycznie jest to kask, który zapewni bardzo dobrą cyrkulację powietrza pomiędzy głową, a właśnie tą skorupą z EPS-u. Nie nazywajcie tego nigdy styropianem, błagam was, bo to nie jest styropian. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, ponieważ można kupić kask za 20 zł, który jest naprawdę wykonany ze styropianu. To jest EPS. Trochę inny materiał o innej gęstości, który zachowuje się zupełnie inaczej w chwili zdarzenia, więc to jest moim zdaniem niezwykle istotne. To są materiały certyfikowane, przebadane pod kątem nie tylko właśnie aerodynamiki i zachowania podczas jazdy, ale także zachowania podczas momentów, których nie chcielibyśmy nigdy doświadczyć, a nawet jeżeli ich doświadczymy, to chcielibyśmy z nich wyjść cało. Zwłaszcza na zawodach, zwłaszcza wtedy, kiedy jest dużo innych kolarzy, zawodników wokół nas i chwila nieuwagi często może kosztować nie tylko stracone sekundy, ale często też tygodnie. Dziękuję bardzo, cześć.